Cześć! Z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z filmem już trochę w klimacie świąt. Przepraszam bardzo, ale no musiałam, bo za tydzień mamy właściwie Black Friday, więc jest to ostatni dzwonek, żeby sobie poukładać w głowie, co tam chcielibyśmy kupić dla swoich bliskich w fajnych cenach, bo mam nadzieję, że wszystkie nasze ulubione książkowe sklepy zrobią jakieś fantastyczne promocje. Już nie mogę się doczekać. Ja swoje listy prezentowe już też właściwie finiszuję. Dla wszystkich bliskich gdzieś tam już mam jakieś pomysły. Oczywiście poza bliskimi, którzy utrudnili mi trochę robotę w tym roku i powiedzieli, że oni nie chcą książek. Więc no byłam trochę zdenerwowana na tych ludzi, ale no trudno. Jeżeli nie chcą książek, no to ich nie dostaną, ale dla wszystkich innych takie pomysły książkowe mam. Jednocześnie ja też podsuwałam trochę im pomysły, co mi kupić, bo no jak moja mama zauważyła, moje półki książkowe trochę się rozrastają i trochę się w tym już gubi, ale o takich prezentach moich dla innych i innych dla mnie opowiem na samym końcu tego filmu, więc o tym opowiem dosłownie na zakończenie. A teraz mam dla Was kilka pomysłów, kilkadziesiąt można by powiedzieć pomysłów, bo chyba jest tu około 20 osobnych książek, niektóre są w seriach, niektóre nie. Zaraz wszystko się okaże, mam to podzielone na kategorie. No ja nie wyobrażam sobie świąt bez prezentów książkowych. U mnie od dziecka była taka tradycja, że właściwie każdemu członkowi rodziny, każdemu uczestnikowi tej wigilii kupowało się jakąś książkę i nikt nie wyszedł z tej wigilii bez książki. Oczywiście były jakieś inne tam zawsze prezenty pod choinką, ale książka dla każdego musiała być. I tak my kultywujemy tę tradycję od zawsze właściwie. Ja sobie nie wyobrażam świąt po prostu bez książek, więc stąd pomysł na ten film. Może dla Was to też będzie jakaś inspiracja. Mam tutaj większość książek, które przeczytałam. Kilka chyba będzie, których nie przeczytałam, ale no są wyjątkowo śliczne, więc muszę Wam je pokazać. Oczywiście wszystkie te książki są takimi książkami dobrymi na prezent, czyli one są albo bardzo ładne, bardzo fajnie się prezentują jako właśnie prezent, jednocześnie no, są po prostu dobrą książką, bo nie będę Wam tutaj polecała czegoś, do czego nie jestem przekonana, że coś nie będzie dobrą książką. Albo z drugiej strony właśnie może nie są takie przepiękne jak te inne, ale niosą ze sobą bardzo ważne treści. Zaraz wszystko się okaże. Mam tutaj kilka kategorii i pierwszą kategorią jest coś, co właściwie dużo ostatnio było o tym na moim kanale, co właściwie nie jest moim jakimś comfort zone'em i moim ulubionym gatunkiem, ale jest to literatura klasyczna. Literaturę klasyczną podzieliłam tutaj na trzy różne rodzaje, takie po prostu w mojej głowie. Oczywiście klasyk to klasyk, ale możemy wyróżnić jakieś takie trendy w tych klasykach. No i pierwszą kategorią jest oczywiście klasyka tak zwanej grozy. Oczywiście nie są to jakieś mocne horrory, nie jest to Stephen King, a jest to na przykład Frankenstein, czyli no coś, o czym właściwie każdy z nas słyszał, ale nie każdy zna tę historię. I myślę, że fajny jest to pomysł na prezent, ze względu na to, że ta akurat wersja, którą ja mam, jest wersją ilustrowaną. I każdy rozdział na przykład zaczyna się z takimi pięknymi ilustracjami. Zaraz Wam pokażę jakiś fajną ilustrację, która Wam trochę nie zaspoileruje. No, tu jest może jakaś straszna, to może nie. Czekajcie. O... O, na przykład taka przepiękna ilustracja. No, myślę, że ta książka na prezent byłaby idealna. Ona przyszła w ogóle do mnie zapakowana w pięknej folii, a w środku były dwie zakładki frankensteinowe, więc trzy nawet teraz widzę, skleiły mi się trzy zakładki, więc no myślę, że no, jest to na pewno bardzo dobry pomysł na prezent. Ale jak już jesteśmy przy literaturze grozy, to mamy tutaj również na przykład portret Doriana Greya. Ja Frankensteina jeszcze nie przeczytałam, ale zamierzam już w najbliższym czasie. A portret Doriana Greya już przeczytałam i jego mogę Wam zdecydowanie polecić. Podobał mi się, nie był to jakiś super ulubieniec, ale no naprawdę myślę, że historia jest warta poznania, więc myślę, że te dwie książki tutaj możemy na czele postawić. Oczywiście są tam w tej kategorii również inne tytuły, więc jeżeli ktoś z Waszych bliskich już przeczytał Frankensteina i portret Doriana Greya, to może warto kupić mu trochę mniej znane utwory, takie jak na przykład Upiór Opery. To już jest coś, co mam wrażenie, że no zdecydowanie mniej osób będzie wiedziało, o co chodzi. Jest jeszcze Dracula, gdzie
generalnie znamy koncept, ale historii raczej ja przynajmniej nie znam. Więc tutaj mamy wielkie pole do wyboru tych książek. No właściwie z tej kategorii przeczytałam tylko jedną, czyli jest to portret Doriana Graya, ale właśnie chciałam Wam pokazać również więcej tytułów, jeżeli ktoś z Waszych bliskich byłby zainteresowany w tamtych tematach, a jeżeli macie w swoim kręgu osobę, która no lubuje się w tych albo w filmach, ekranizacjach, albo po prostu w książkach Jane Austen, to właśnie mam tutaj taką kategorię takiej literatury klasycznej, którą właściwie każdy z nas najbardziej chyba kojarzy. I są to Siostry Bronte, jest to Jane Austen, ja tutaj przy sobie mam właśnie Wichrowe Wzgórza Emily Bronte, ale no to jest oczywiście wydanie bardzo stare, teraz jest przepiękne wydanie, nie wiem z jakiego wydawnictwa, więc zaraz Wam tutaj wkleję. I właśnie są to Wichrowe Wzgórza. Historia, za którą większość ludzi raczej nie przepada, tak widzę większe pałanie optymizmu mimo wszystko do tych klasyków Jane Austen, czyli Dziwne Losy Jane Eyre. To chyba jest najbardziej taka książka, która wzbudza zachwyty, takie mam wrażenie, więc myślę, że to byłaby bardzo dobra opcja na prezent. Tych klasyków ja jeszcze nie czytałam, więc przyznaję się Wam szczerze, Wichrowe Wzgórza przeczytałam dawno, dawno temu i nie były moim zdaniem jakieś takie bardzo złe. Jane Austen przeczytałam za to Emmę, no i to po prostu nie jest moja literatura, ale jako klasyk literatury po prostu to myślę, że jest to bardzo dobra pozycja, więc jeżeli ktoś z Waszych bliskich lubi tamte klimaty, to na pewno też będzie trafiony tytuł. Mam tutaj przy sobie również trochę inne klimaty, ale jednocześnie gdzieś tam się wiążą, jest to Anna Karenina, czyli romans wszechczasów po prostu. To też jest taka literatura trochę kobieca, jednak te wszystkie książki z tej kategorii bardziej mi pasują do kobiet, przepraszam bardzo mężczyzn z góry. Wiem, że panom również może się to podobać, ale myślę, że panom przypadnie do gustu zdecydowanie coś innego, coś w stylu bardziej, myślę, Frankensteina. A Annę Kareninę podarowałabym swojej mamie na przykład. Tak samo jak moja mama właśnie podarowała ją mi. Ja dostałam właśnie ten tytuł od mojej mamy na święta, no i no ze względu na to, że to jest taka cegła, no to bardzo fajnie to wygląda jako prezent zapakowany, wiecie, jest to fajna taka, może nie za ciężka, ale jednak taka potężna książka. Ja uwielbiam wielkie książki, moja mama o tym wie, więc po prostu pomyślała, że sprezentuje mi właśnie ten tytuł, no i bardzo się z niego cieszę. Więc tak, to była druga kategoria książek z literatury klasycznej. I trzecim typem klasyków jest zupełnie coś innego, a jednocześnie nadal pozostajemy w tej sferze książek napisanych no te kilkadziesiąt co najmniej lat temu. I są to klasyki science fiction. Więc tutaj dla każdego maniaka tego gatunku, jeżeli ktoś czyta, wiecie, Gwiezdne Wojny, jakieś takie współczesne science fiction, to myślę, że warto byłoby mu coś kupić takiego, od czego właściwie to science fiction się zaczęło. I tutaj mam przepiękną rzecz na prezent, to na pewno będzie hit. Jest to Duna Franka Herberta. Duna ze względu na swoją ekranizację zyskała teraz wiele fanów, fanów raczej filmu, książka jest właściwie podzielona na pół wśród ludzi oczywiście. Jedni uwielbiają, jedni są bardziej troszkę sceptyczni, ale uważam, że jeżeli ktokolwiek jeszcze jej nie przeczytał, to na prezent ona będzie przepiękna, bo patrzcie, co się dzieje pod obwolutą. Ona jest no tak przepięknie złota. Może tak Wam pokażę, o. No patrzcie po prostu, co tu się dzieje, no ta książka naprawdę to jest hit na moich półkach, pomimo tego, że nie jest to jakiś ulubieniec pod względem tego, co tam się dzieje w środku i w jaki sposób jest to napisane, to bardzo się cieszę, że ją przeczytałam i bardzo się cieszę, że mam ją na półce, więc to na prezent na pewno też będzie trafiony tytuł, o ile ktoś jeszcze nie czytał, bo teraz bardzo dużo osób czytało, więc miejcie to na uwadze. Czymś trochę już zapomnianym, myślę, są Roboty Isaaca Asimowa. Jest to seria również science fiction klasycznego. Ono jest troszkę lżejsze niż Duna, takie mam wrażenie. Przynajmniej ten tom to jest 9 opowiadań o rozwoju sztucznej inteligencji, o rozwoju robotów. Właściwie pierwsze opowiadanie mówi o robocie opiekującym się dziećmi, a dochodzimy po prostu do robotów, które no, wymyślają podróże międzyplanetarne, więc
naprawdę magia się tu naprawdę dzieje. Króciutka książka, ona ma chyba nieco ponad 200 stron, więc to też będzie bardzo dobre. Pod obwolutą wygląda to tak samo jak na obwolucie. I to jest seria czterech książek, można kupić całe cztery od razu. One kosztują chyba mniej niż 200 zł za cały pakiecik, więc jeżeli chcecie się szarpnąć, to myślę, że cały taki pakiecik również będzie bardzo fajnym prezentem. Isaaca Asimowa oczywiście jest jeszcze druga seria, bardzo znana jest to seria Fundacja, przy czym z Fundacji jest trochę więcej tych tytułów i mam wrażenie, że tam jest trochę zaplątana kolejność tych tytułów, więc łatwiejsze po prostu będzie kupienie pewnie serii Roboty. Przede wszystkim też dlatego, że właściwie od tej serii jest polecane rozpocząć przygodę właśnie z Asimowem. I teraz przechodzę do drugiej kategorii, jaką jest literatura popularno-naukowa. Mam tu zarówno serie, jak i pojedyncze książki. Jest tego tutaj trochę, bo ja uważam, że to jest chyba najlepszy pomysł na prezent książkowy. Jeżeli miałabym wybrać jeden jedyny gatunek książek, jaki mogłabym prezentować innym osobom, to prawdopodobnie była to by właśnie ta literatura, bo no zawsze możemy wybrać temat, który bardziej interesuje daną osobę. Jest no tam ogrom tych tytułów, więc to po prostu zawsze jest trafiony prezent, a jednocześnie on rozwija. I ja bardzo lubię książki rozwojowe, z których czegoś się uczymy. Jeżeli możemy podarować dawkę wiedzy o naszym świecie, albo i nie o naszym świecie, dla innych osób, no to to jak najbardziej dla mnie zawsze będzie udany prezent. No i pierwszą taką serią, która no jest prześliczna, nie ukrywajmy, jest Tyson i jego cztery książki, które de facto można by czytać oddzielnie, ale one tworzą taki przepiękny pakiecik, który ja właśnie sobie kupiłam w ten sposób. One, widzicie, no ja je trzymam w jednej ręce, więc nie jest to za ciężkie. One są też takie malutkie, no w porównaniu do Dune'y na przykład. Widzicie różnicę. Więc tak, polecam zacząć od listów od astrofizyka, czyli takiego tomiku listów właśnie do Tysona i w sposób, w jaki on odpowiadał na te listy. Bardzo fajne dla początkujących. Następnie mamy astrofizykę dla zabieganych, bardzo króciutką książkę, taką poruszającą te główne koncepty właściwie wszechświata. A następnie mamy kosmiczne zachwyty i kosmiczne rozterki. To chyba było jako jedna książka albo jeden tytuł podzielony na dwa tomy gdzieś tam za granicą. U nas to jest pod dwoma różnymi tytułami rozdzielone, więc nie wiem dlaczego tak. Tych dwóch jeszcze nie przeczytałam, ale te dwa przeczytałam i polecam w sumie. Myślę, że te dwa kolejne właśnie kosmiczne zachwyty i kosmiczne rozterki będą troszkę trudniejsze. No ale stopień trudności jest oczywiście tutaj postępujący, to jest bardzo fajne, a jednocześnie poziom trudności nie jest jakiś bardzo wysoki, więc myślę, że większość powinna skumać, o co tam chodzi. A drugą serią, która tworzy no przepięknie kolorowo-tęczową półkę, jest seria, z której, no ja nie mam wszystkich tytułów oczywiście, ale tak Wam pokażę, o jest bardzo ciężkie. Jest seria Zrozum z wydawnictwa poznańskiego, czyli seria popularno-naukowa na różne tematy, no po prostu możecie tam znaleźć wszystko. Ja z tej serii przeczytałam na razie dwa tytuły. Jest to Czarna Owca Medycyny. To Wam polecam mega. Jeżeli ktoś się interesuje historią psychiatrii, to jest bardzo dobry tytuł. Ja również tutaj mam dużo wlepek pozaznaczanych, więc to na pewno jest udane. Drugim tytułem, który nie do końca moim zdaniem był udany, jest Astro High, czyli Jak dotknąć kosmicznego pyłu. Moim zdaniem no w tej kategorii kosmicznej Tyson będzie zdecydowanie lepszym wyborem, no ale to również przeczytałam, to nie jest złe. To też jest napisane tak, że każdy z nas powinien to skumać. Każda z nich jest napisana w bardzo przystępny sposób. Jeszcze mam trzy tytuły, których jeszcze nie czytałam. Jest to Śmiech ma po matce, Tajemnice genów. No ja genetykę uwielbiam, więc musiałam mieć ten tytuł, tym bardziej, że jest przepięknie fioletowy-różowy. Kolejno mam I nie żyli długo i szczęśliwie, Najgorsze rozstania w historii. Tu mamy oczywiście trochę bardziej dla fanów historii. Ja taką fanką nie jestem, ale o rozstaniach z historii mogłabym poczytać.
I ostatnim tytułem, który ja mam na swojej półce jest Co nas nie zabije? Największe plagi w historii ludzkości. To tak na fali mojego zainteresowania trochę obecną pandemią. Chwilowa anomalia bardzo mi się podobała, więc pomyślałam, że właśnie ten tytuł również sobie kupię. No i tak, to jest 5 książek, które ja mam w tym momencie na swoich półkach. No i patrzcie, no to jest po prostu przepiękne. Przepiękne, tym bardziej, że inne tytuły również mają inne kolory tych układek, więc no można skompletować sobie bardzo fajną kolekcję. No i tam jest bardzo dużo tych tematów, tak jak już mówiłam, więc możecie wybrać coś po prostu dla kogoś, kto interesuje się bardziej czy to kosmosem, czy to właśnie psychiatrią, czy pandemią, no czy genetyką, no wszystkim dosłownie. A teraz przechodząc do takich pojedynczych książek, właśnie jeszcze pozostając przy literaturze popularno-naukowej, mam tutaj kobyłę wielką. Jest to Finansowa Forteca Marcina Iwucia. Marcina Iwucia możecie znać z kanału na YouTubie. Oczywiście ja jestem jego wielką fanką. I musiałam sobie kupić tę książkę w przedsprzedaży. Jest to kompendium wiedzy o finansach. Jak budować swój portfel krótkoterminowy, długoterminowy. O wszystkich akcjach, obligacjach, o no, tych wszystkich PPK, które się teraz dzieją. No fantastyczny zbiór informacji no, na temat tego po prostu, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. W jaki sposób mierzyć się z tą inflacją, w jaki sposób zbudować portfel, który będzie bił tą inflację, czy warto inwestować w nieruchomości. Bardzo dobre, ale bardzo wielkie. To jest ciężka kobyła, ale ona jest podzielona na tam różne kategorie, więc jeżeli po prostu nas nie interesuje kupno nieruchomości, to możemy sobie po prostu ominąć ten jeden rozdział. Pod koniec każdego rozdziału są zagadnienia, podsumowania, no jest to naprawdę przemyślane. Jest to nawet super obrazowo tutaj wytłumaczone. Są różne właśnie obrazkowe składy portfela, które on sobie tutaj robi. On opowiada o tym, w jaki sposób on zbudował portfel. No, teoria również tutaj jest zawarta. Polecam bardzo dla każdego właściwie. Nie musicie się kompletnie interesować finansami, żeby móc rozpocząć tę książkę. To nie jest w żaden sposób zaawansowana wiedza. To naprawdę są podstawy podstaw, więc no każdy z nas powinien umieć te rzeczy po szkole. A niestety ze względu na to, że szkoły zazwyczaj nas nie uczą tych rzeczy, to musimy się sami edukować. I to jest naprawdę tytuł, który polecam każdemu. A teraz coś w opozycji do wielkości przynajmniej, bo patrzcie, to jest Finansowa Forteca, a to jest druga książka, którą polecam. Jest to W pogoni za słońcem Lindy Geddes. Jest to pozycja bardzo podobna do książki Dlaczego śpimy? Dlaczego śpimy jest jeszcze lepsze i to Wam w sumie polecam numer jeden. Ja to czytałam w wersji angielskiej, więc nie wiem jak to jest z przekładem polskim, no ale obie poruszają właściwie podobny temat. Temat naszego rytmu dobowego, temat tego w jaki sposób no, musimy spać i dlaczego brak snu właściwie powoli nas zabija. Jak bardzo ważne w tym wszystkim jest słońce. Tutaj jest jednak większy nacisk na słońce niż na sam sen. Ale no obie mam wrażenie, że czasem opowiadały o podobnych eksperymentach, więc jeżeli chcecie zacząć z czymś mniejszym, bo mam wrażenie, że W pogoni za słońcem jest troszkę mniejsze, to jest też taka no zdecydowanie mniejsza książka i leciutka do torebki idealna, to myślę, że od tego można zacząć, ale Dlaczego śpimy? Również Wam bardzo polecam, bo to jest tytuł, który no to jest must read dla każdego, bo jednak sen w każdym życiu jest potrzebny. Każdy z nas właściwie powinien przesypiać 1/3 swojego życia, więc myślę, że skoro przesypiamy 1/3 swojego życia, to powinniśmy wiedzieć na temat tego snu jak najwięcej, więc obie te pozycje Wam polecam. I już ostatnią polecajką z tej literatury popularno-naukowej jest coś, co czytałam w e-booku i jest to Factfulness, czyli Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy. Jakoś tak. Jest to książka Złoto, jest to książka, która na samym początku robi nam quiz. Jest tam chyba 13 pytań, na które możemy odpowiedzieć, a następnie są podane prawdziwe odpowiedzi i możemy zobaczyć, jak bardzo się myliliśmy. Właściwie ten człowiek, który napisał tę książkę, jeździ po całym świecie i robi wykłady wśród naukowców nawet, wśród ludzi no naprawdę bardzo inteligentnych i robi ten test i on tam przedstawia, jak wyglądają wyniki na całym świecie.
No i rzadko zdarza się w ogóle, żeby ktokolwiek odpowiedział na tam, nie wiem, nawet 80% poprawnie. Bardzo fajne, tym bardziej, że później on odpowiada każdym rozdziałem na to pytanie, czyli on tłumaczy, dlaczego wcale tak nie jest i on no, bazuje na faktach, więc możemy się bardzo dużo dowiedzieć o naszym świecie i możemy również optymistycznie bardziej mówić o naszym świecie, bo jednak nie jest aż tak źle, jak myślimy. Bardzo fajny tytuł. Teraz przejdę do sekcji reportaży i trochę już przyspieszę, bo widzę, że znowu ten film robi się długi. To jest właśnie moje gadulstwo. Ja mam wrażenie, że film z założenia będzie trwał 15 minut, a potem wychodzi 40, więc lecimy szybko. Kategoria reportaże. Wszystkie przeczytałam, więc mogę Wam polecać. Pierwszym reportażem jest Z miłości to współczuję, opowieści z Omanu. Agaty Romaniuk, bardzo dobra historia, to było coś, z czym ja właściwie rozpoczęłam swoją przygodę z tym gatunkiem. Wcześniej jeszcze przeczytałam chyba jeden czy dwa reportaże, ale to było coś, co naprawdę bardzo mnie zainteresowało. To są historie kobiet w Omanie. Pani Agata Romaniuk do Omanu właśnie pojechała, żyła tam, przeprowadzała wywiady i z kobietami, i z mężczyznami i opowiedziała, jak traktowane są kobiety, w jaki sposób traktowany jest homoseksualizm w Omanie, w jaki sposób traktowana jest prostytucja w Omanie. No po prostu każdy aspekt życia kobiety, czy kobiety z mężem, czy kobiety, której mąż umarł i właściwie musi sobie znaleźć jakiegokolwiek innego opiekuna, bo kobieta sama żyć w Omanie nie może. No, niesamowite są te historie, bardzo dobrze jest to napisane, bardzo Wam polecam ten tytuł. Kolejnym tytułem jest coś zgoła innego, jest to Tragedia na Przełęczy Dyatłowa, historia bez końca. Jest to opowieść po prostu o wypadku na Przełęczy Dyatłowa, gdzie no, grupa ludzi zamierzających zdobyć szczyt, już nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, no po prostu zginęła, tragicznie zginęła, ale tak bardzo dziwnie, bardzo dużo jest tam różnych poszlak i właściwie nikt do dnia dzisiejszego nie wie, co tam się dokładnie stało. Akta zostały zamknięte. Chyba na ten moment to zostało znowu otwarte śledztwo w tej sprawie i nadal dociekają po prostu, co tam się stało. No niewiarygodne tam były rzeczy, no to po prostu nie było zwykłe zamarznięcie czy tam, nie wiem, ktoś upadł gdzieś ze skały. Nie, tam po prostu, no, można by nawet twierdzić, że UFO przeleciało. No, nie wiem, po prostu jakiś hit. Tam zostało przedstawione kilka hipotez i każda z nich jest przedstawiona w sposób neutralny, nie skłaniający nas do uwierzenia bardziej w jedną bądź w drugą. Po prostu hipotezy, które gdzieś tam krążą po świecie wśród ludzi, którzy interesują się tematem, więc możemy sami bardziej dobrać sobie, co nam według nas bardziej po prostu odpowiada, że tam się zdarzyło. I tyle. Również fajny tytuł, jeżeli nie wiecie nic na ten temat, no to polecam, bo ja na przykład o tej historii wcześniej nie wiedziałam. Teraz kilka kategorii, w których mam dosłownie po jednym, maksymalnie dwa tytuły. I pierwszą kategorią jest kategoria dla dzieci. Dla dzieci coś, co właściwie mogą i dorośli czytać z tymi dziećmi, i dzieci mogą sobie czytać same. No, dla takich powiedzmy, no, dzieci, młodszych nastolatków, którzy może lubią Harry'ego Pottera, to jest bardzo często przyrównywane do siebie i jest to Nevermore. Jest to cykl, który w tym momencie ma chyba 4 opublikowane tomy w Polsce, ale planowane jest więcej, więc znowu to będzie seria długa, podobnie jak Harry Potter. No i opowiada ona o dziewczynce, która właściwie ma umrzeć pewnego dnia z jakichś tam względów i dostaje pewną propozycję, pewną umowę do podpisania, po podpisaniu której przenosi się do innego świata, gdzie musi trochę konkurować, jest właśnie tutaj taki konkurs, turniej, żeby dostać się do pewnego stowarzyszenia. Oczywiście wszystko dzieje się w takiej oprawce magicznej, więc myślę, że to jest bardzo fajny tytuł. Ja pierwszy tom przeczytałam i polecam Wam go z całego serca, pozostałych 3 jeszcze nie, ale są na moich najbliższych TBR-ach. Teraz gratka dla fanów kryminału, bo jest tu coś
z tego właśnie gatunku, ale coś bardzo nietypowego. Coś, co mnie tak bardzo zaskoczyło w tym roku, że to akurat będzie prawdopodobnie mój ulubieniec na mojej topce 2021. I jest to 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Ja bardzo żałuję, że czytałam ten tytuł w e-booku, a nie w książce papierowej. Już mówię Wam dlaczego. Dlatego, że na wklejce, na okładce jest mapka domu. Wszystko dzieje się w jednej scenerii, w jednym starym domu, w którym trzeba rozwiązać pewną zagadkę. Zagadkę śmierci Evelyn Hardcastle. Evelyn umiera każdej nocy, dlatego że każdej nocy resetuje się dzień i po prostu rozpoczyna się cała historia na nowo. Podążamy za głównym bohaterem, który budzi się każdego dnia w innym ciele. Czyli on przeżywa ten dzień na nowo, ale z innej zupełnie perspektywy. I musi dociec do tego, co tam się stało z tą Evelyn. No fantastyczny koncept, no to jest połączenie trochę kryminału z takim, wiecie, fantastyką ze względu na powtarzanie się tego samego dnia. Ale no i to są dwa koncepty, które ja uwielbiam, właśnie jeden taki, jedna scenografia, jeden dom, w którym cały czas się toczy to samo i widzicie po prostu, że te same sceny są tylko z różnych perspektyw. No i właśnie odradzanie się w nowych ciałach. No, przefantastyczna sposób, w jaki Stewart Tarton wszystko połączył wszystkie wątki, w jaki sposób to jest rozwiązane. No perełka, dlatego dla fanów kryminałów, którzy jeszcze tego nie czytali, to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Dochodzimy już prawie do końca i przed nami właściwie stworzyłam taką kategorię pod tytułem coś dla ludzi, którzy zazwyczaj nie czytają, czyli dla ludzi, którzy nie mają tak ogromnych bibliotek jak my wszyscy booktuberzy, po prostu jak się ogląda. Ludzi, którzy raczej jak czytają, to nie wiem, czytają komiks albo czytają jakieś tam fantastyki, Wiedźmina. Ja mam taki jeden tytuł, który przeczytam ja, moja mama i mój chłopak. Mój chłopak, który zazwyczaj jak czyta, to czyta właśnie coś z literatury popularno-naukowej, żeby się po prostu w jakiś sposób dokształcać i raczej nie czyta książek po prostu fabularnych. I ja mu dałam kiedyś Mroczną materię Blake'a Croucha i był tak wciągnięty, że przeczytał chyba to w jeden czy dwa dni. Jest to właśnie historia dla osób, które lubią filmy, sensacje. Opowiada ona, to jest takie lekkie science fiction, opowiada ona o mężczyźnie, który zostaje porwany i budzi się w jakimś tam szpitalu, z którego zaczyna uciekać. Ma klucze do swojego domu, więc dobiega do swojego domu, otwiera drzwi, a tam w środku wszystko jest zupełnie inaczej. No właśnie. Oczywiście poruszony jest tu temat alternatywnych rzeczywistości i w jaki sposób ten bohater sobie tutaj radzi. No jest to napakowane akcją, tu się non-stop coś dzieje, tym bardziej, że ta książka jest dość krótka, więc właściwie trafiamy w wir akcji i tak już się toczy przez całą historię, to nie zwalnia w żadnym momencie, więc nie da się tutaj nudzić. No, mi się podobało, można powiedzieć. Bardzo mi się podobało. Mój chłopak jest po prostu zakochany w tym tytule. Mojej mamie też się podobało, ale widziała tam jakieś tam drobne niedociągnięcia, więc tak jak powiedziałam, dla osoby, która zazwyczaj nie czyta, a za to na przykład ogląda dużo filmów, to będzie bardzo trafiony wybór. I drugą książką, która jest trochę bardziej fantastyczną książką, jest to Biblioteka o północy Matta Haiga. Jest to kolejne moje odkrycie tegoroczne. Jest to co prawda fantastyka, ale to jest takie bardziej urban fantasy, bo dzieje się to wszystko na ziemi. I podążamy za główną bohaterką Norą, która postanawia popełnić samobójstwo i brzmi to dość przerażająco, ale później jest coraz lepiej, bo ona trafia do magicznej biblioteki. Do biblioteki, w której książki oznaczają jej inne życia, które mogłaby mieć, gdyby podjęła jakąś inną decyzję w swoim życiu. Czyli na przykład jakby poszła inną ścieżką kariery, albo zostałaby z innym mężczyzną. Co by się wtedy działo? Ona może otworzyć jakąkolwiek książkę i przenieść się do tego świata. I po prostu dopóki w którymś świecie nie poczuje się dobrze, to będzie się tak przenosiła pomiędzy światami. No, fantastyczna historia, comfort read, niesamowity. Myślę, że to również spodoba się każdemu. Więc nawet dla ludzi, którzy nie czytają fantastyki, myślę, że to byłby dobry wybór.
Zapomniałam jeszcze o jednej kategorii, którą miałam tutaj po drodze, więc teraz do niej przejdę. Jest to mitologia. No mitologia, no nie jest to literatura popularno-naukowa, ale jest to również coś, co powinniśmy znać, przynajmniej powinniśmy znać mitologię słowiańską. Ja ten tytuł polecam akurat w tej wersji Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wrony. No bardzo fajnie jest tutaj wszystko opisane, wszystkie nasze słowiańskie bóstwa, stwory. No perełka. No oczywiście, mam tutaj mitologię Parandowskiego, czyli coś, co chyba u każdego na bibliotece gdzieś tam kiedyś było, mam wrażenie. Ja oczywiście wzięłam ją ze swojego rodzinnego domu, więc jest to już nie najnowsza lektura. No ale warto mieć, no bo to jest jednak ta mitologia, o której najbardziej uczymy się w szkole i fajnie byłoby ją znać po prostu, no, od tej pełnej strony. I mitologia nordycka Gaimana. Gaimana, którego można kojarzyć z osobliwą fantastyką, a jednocześnie mitologia nordycka to jest kompletnie inny tytuł, więc jeżeli nie lubicie Gaimana, no to potem mitologię i tak możecie sięgnąć, bo tutaj akurat stworzył perełkę. To jest, no, ja jestem fanką mitologii, więc bardzo mi się podobała, ale myślę, że ta książka mogłaby być nawet dwa razy dłuższa i w ogóle bym się nie nudziła, więc to również Wam polecam. Ostatnią kategorią, którą tutaj mam, jest coś innego. Coś innego po prostu, jeżeli szukacie czegoś dla kogoś, kto czytał już właściwie wszystko, to ja polecam Fraszki Staudengera, czyli Puch Ostu, Fraszki o życiu i miłości. Oczywiście to nie jest książka, którą można by przeczytać i dowiedzieć się czegoś. To nie jest książka fabularna, która przysporzy nam wielu emocji, chociaż z tymi emocjami w sumie teraz przesadziłam, bo te fraszki naprawdę potrafią rozbawić niekiedy do łez. Fajna, przepiękna książka. Ona ma podzielone te fraszki na różne kategorie. No i tak na przykład mamy miłość i małżeństwo. Czekajcie, otworzę jakąkolwiek fraszki, jeżeli nie wiecie. To są takie króciutkie wierszyki rymowane, mające po prostu przysporzyć dużo śmiechu. No i na przykład jakąś pierwszą lepszą, najmilsza lektura. Najmilsza chyba taka lektura, wyczytać z oczu, że cię pragnie, która. No wiecie, no to po prostu jest nasz Staudinger, nasz polski pisarz, najsłynniejszy pisarz fraszek. Cóż więcej mówić, Puch Ostu bardzo polecam, jest to coś nietypowego, myślę, że nie każdy o tym słyszał, nie każdy o tym wie, a jednocześnie, no myślę, że powinno podobać się każdemu, można sobie otworzyć na którejkolwiek stronie i sobie przeczytać dwie czy trzy fraszki, więc po prostu czemu nie? I tak, tym sposobem doszliśmy do końca moich polecajek dla Was, a teraz opowiem Wam o moich wyborach dla mamy, dla brata. Niestety nie, bo brat w tym roku powiedział, że on nie chce książek, co bardzo mnie zabolało, no ale rozumiem, on woli czytać w e-bookach, więc no, nie będę tutaj podważała jego decyzji, po prostu on dostanie tylko jedną książkę, a nie pięć na przykład, no trudno. Nie wiem, czy ogląda, więc o nim tutaj nie opowiem. Opowiem o książce, którą wybrałam dla mojej mamy, właściwie o dwóch, które są z serii przepięknej, serii butikowej z wydawnictwa Albatros. Właściwie można by je podpiąć pod pierwszą tam kategorię z literaturą klasyczną, ale chciałam właśnie zostawić to na sam koniec, bo cała ta seria butikowa z wydawnictwa Albatros to również są świetne pomysły na prezent. Moja mama właśnie powiedziała w tym roku coś, że ona nie chce za bardzo książek, ale jeżeli miałaby dostać jakąś książkę, to taką, która ładnie się prezentuje na półce. No i cóż więcej chcieć, seria Albatros jest chyba jedną z najpiękniejszych serii w ogóle na rynku polskim obecnie, a jednocześnie no, to są klasyki, więc pomyślałam czemu nie. Wybrałam dla niej Rebekę, coś co właśnie ja w tym momencie czytam i bardzo mi się podoba, i 13 opowieść, bo ona lubi takie historie troszkę z dreszczykiem, więc myślę, że to będą dobre tytuły. Obie są fajne, obie są zielone, więc dobrze się będą, myślę, komponowały. A jeżeli będzie się jej podobało, no to w przyszłym roku będę miała pole do manewru z kolejnymi tytułami z tej serii, żeby sobie skompletowała całą przepiękną półkę z serią butikową.
A za to ja od siebie zaproponowałam mojej mamie, no bo ona zapytała, co bym chciała dostać. No to powiedziałam, żeby było jej łatwiej. Nie chciałam dawać jej jakichś tytułów, których mogłaby nie zapamiętać. Podałam jej tytuł, który chyba każdy z nas zna. Powiedziałam jej Gra o Tron. Ale Gra o Tron wersja ilustrowana. Ja wiem, że to są potężne, wielkie kobyły i prawdopodobnie i tak nie będę tego czytała w tej wersji, tylko w e-booku. Ale no, ja jestem kolekcjonerem książkowym, no i to jest coś, to jest właściwie moje marzenie. Więc jak tylko jej o tym powiedziałam, to oczy jej się zaświeciły, bo ona fanką serialu również jest. I tak, ja też chcę, ja też chcę. W ogóle, jak mój brat się dowiedział, że ja chcę Grę o Tron ilustrowaną, to on tak, ja też chcę Grę o Tron ilustrowaną. I po prostu, no jest to coś, co myślę, że każdy, kto oglądał serial, gdzieś tam, no, uśmiechnąłby się, gdyby dostał coś takiego od was. A ta wersja ilustrowana jest, no, przepiękna. I te ilustracje są świetne. No i cała książka jest wielka, więc to jako prezent już sam opakowany będzie przepięknie wyglądało pod choinką. Więc już nie mogę się doczekać, aż rozpakuję te wszystkie prezenty w tym roku, aż zapakuję wszystkie prezenty w tym roku dla innych, bo ja w sumie chyba wolę dawać niż dostawać nawet. No i tyle, tyle moich polecajek dla Was. Oczywiście, jeżeli miałabym wybrać tutaj 100 książek polecajkowych na prezenty, to mogłabym wybrać i 100. No przecież tych dobrych książek albo ładnych książek jest po prostu, no, zatrzęsienie. Wybrałam po prostu takie, które raczej czytałam na świeżo, raczej które gdzieś tam mi w głowie siedzą, takie, które są ładne, takie, które, no, w większości, tak jak już mówiłam, czytałam. No i tyle, ja już będę uciekać. Dajcie koniecznie znać, czy wy macie jakieś wymarzone prezenty, wymarzone prezenty książkowe, oczywiście, jakie chcielibyście dostać, czy jakieś są serie, o których może tutaj nie powiedziałam, a jeszcze by się nadawały na takie przepiękne prezenty. Piszcie koniecznie, ja w tym momencie już znikam. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam bardzo miłego dnia. Cześć!